Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże, pozdrawiamy z trasy. Teraz przez mikrofon przysłowia nasz przewodnik, ale chwilę temu Su-21, Su do petarda śpiewał piosenkę na wejście. To już dziesiąty dzień. Dziękujemy Bogu za pogodę. Jeszcze siedzi słońce. Dzisiaj jest ładniej niż wczoraj. Ale szkoda, że się już kończy. No właśnie, dzisiaj też jest koniec. Smutno. Mamo, pozdrawiam cię. Przepraszam, że nie zadzwoniłem do ciebie wczoraj wieczorem. Ale Karol był tak zmęczony, że... Zastałem nad pisaniem charakterystyki. A nie czuję, jest dobrze, jest dobrze. Petarda? Owoce tej pracy usłyszycie jutro, a potem też ją będzie można przeczytać na naszym fanpage'u, bo wstawię zdjęcie naszej charakterystyki. Dzisiaj jesteśmy w szarkach. A zmierzamy do gruzy. Żarkach, zajączkach. Zajączkach była remiza. Króliczkach. Króliczkach. Chomiczkach. Fajny nocleg. Fajnego grilla. Tak, pozdrawiam Państwa. Halo. Panie Kleryku. Kręci. I idziemy, nie? Generalnie ostatni dzień. Ostatni dzień. Mi się wydaje, że już nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma siły. Bola ma siły, że się nie chce. Bola ma siły. Zawsze i wszędzie, Ola, wiesz? Tak, mamy gości z Jordanu. Ale jest tego państwa Jordan? Tak jak myśmy gości... Bo nie mają ważnych turbanów. To nie ten Jordan jest. Wiecie? Marysia? Z jakiego oni są Jordanu? Czy to jest Jordan taki afrykański? To jest taki afrykański Jordan? W sumie, a Jordan nie jest w Azji? Komuś śniadanka? No to jest Azja, Bliski Wschód. Bliski Wschód, no nie? No to... To jest właśnie tam lecą. Co tam? Od Jana Chrzciciela. Ale mama cię ogląda, moja. Pozdrawiam. Ładną bluzę mam? Serwo, jaką masz bluzę? Dzisiaj mam taką jakąś oryginalną koszulkę. Nie było innej w walizce, ostatnia była. Słyszałem, że tak chrapisz w ogóle. Ja? W życiu nikt. Od kogo takiej informacji? No, od innych chrapiących. No właśnie, że ja bym jako jedyny na tej sali, który nie chrapał. Nie dało się zasnąć całą noc. Kto chrapał? Liga chrapała? No przecież. Asia była pierwsza, nie? Ja nie chrapię, wydaje mi się tak. Ja jestem bardzo zmęczona, ale to... No. Już nie tylko. Dzisiaj się wyspałam akurat. Dzisiaj pierwszy raz na tej sali się wyspałem, więc... Pierwszy raz w nocy. Również tego dnia w naszej diecezji, kiedy dotyczą w sposób szczególny młodzieży, jest gites, naprawdę, teraz nas werbują. Idzie ksiądz? Chodzą plotki, że ksiądz z gorączką obudził, bo to tak się działo na swojego. Mam gorączkę, ale idę. To jest poświęcenie, to jest tak, to jest bo ja jestem właśnie taki ascetą. Może jakiś sup się tu znajdziemy. Nie, dziękuję. Nie? Słownika się nie boimy? Bez. Jasiu, szczęść Boże. Zmodliłeś wczorajszą kompletę? Tak, mówiłem, że zresztą modliliśmy się razem wspólnie. Z wami, nie? No tak. Sześciu młodych chłopaków się modli. Jak było? Dobuduję. Jak było? Super. Trochę śmialiście za bardzo. Jak się czułeś? Dobrze, a takie czasy z seminarium się przypomniały może? Myślę, że tak, więc wiem, że większość z was pójdzie z tego co mówiliście, co dzieliliście się swoje doświadczenie. Ktoś piękne, że Pan mnie powołuje też na pierwszym. Ktoś może zostać. Michał, właśnie przy charakterystyce wróci charakterystyka. Ale generalnie proszę się do przodu na chwilę i zagrajcie tam chłopaków, pokażcie co to jest, bo aktor nie odpada, żebyśmy my tu gadali, a oni odpada. Pokażemy, o czym mówi nam Jordan. Także o tej modlitwie możemy was zapewnić, ale też przyszliśmy poprosić o nią. I teraz na drugiej stronie tej ulotki
napisana modlitwa, którą wymyślili, skomponowali Panamczycy. I tą modlitwą byśmy chcieli też się z wami podzielić. I teraz może bym poprosił księdza, żebyśmy tę modlitwę po prostu odmówili. Przede wszystkim naszym zadaniem jest też to, żeby pokazać, że w wspólnocie Kościoła nie jesteśmy sami w naszej parafii. Nie jesteśmy sami tylko w grupie pierwszątkowej, ale wspólnota młodych jest dużo szersza. I taka modlitwa, która jest nazwana Światowymi Dniami Młodzieży, pokazuje, że w Kościele dużo młodych ludzi, młodzi ludzie bardzo, bardzo według Jana Pawła II są stróżami tego poranka. I modląc się tą modlitwą, prowadzą wrotkę, to odwrotkę. Zachęcamy, żebyście pomyśleli o tych wszystkich młodych ludziach, którzy są daleko od Chrystusa, którzy Chrystusa poszukują i którzy tak naprawdę na drogach swojej wiary się pogubili. Prosimy bardzo, żeby wziąć i tą modlitwę i teraz, jeżeli damy radę wspólnie właśnie w intencji modlić się tą modlitwą, tą wyjątkową modlitwą, która ogarnia wszystkich młodych na całym świecie. Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia. Pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość na niebie. Panie Jezu, przyjacielu i bracia, dziękujemy, że patrzysz na nas miłością. Chcemy, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z nas, a myślałem Ducha Świętego. Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii. Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, którego wszyscy pragniemy. Prosimy Cię za papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie i za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć. Matko Boża, Patronko Panamy, chcemy, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty. Oto ja, służebnica Pańska, i tym sposobem chyba 21 rozpoczęła dnia godzinkami. Zamiast godzinek mamy modlitwę panamską. Niemożliwe. Godzinki będą za... Sekundówki mamy. Choćbyśmy nawet nie mieli... Sekundki. Kontynuując tą modlitwę za młodzież, będą miał ich nie być... O, jest, a jednak. Wywołane. Zacznijcie wargi nasze, godzinki teraz mamy. Teraz godzinki mamy. Zacznijcie opowiadać treść niepojętą. Przybądź nam miłości, a Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego przepyszniemy i równemu i bóstwie Duchowi Świętemu. Jak było na początku i zawsze i minie. Nie pokrycie na mnie świata, światłości, Pani na pomoc świata, śpieszy z lata złości, Ciebie Monarcha myśli. Oddechów swojemu, za markę obrazowu, jednorodzonemu, przez które się mi okrąg.